kędzelek nam spadł. Nieważne. Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonałam właśnie ten oto makijaż za pomocą kosmetyków, które ostatnio przywiozła mi Monika oraz kilku kosmetyków, które udało mi się zakupić na promocji w Rossmanie. Link do kanału Moniki znajdziecie oczywiście w opisie. I co? Jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat tych kosmetyków, które mi przywiozła Monia, to zapraszam do dalszego oglądania. Zdążyłam sobie związać włosy, żeby nam nie przeszkadzały. I standardowo zaczniemy od podkładu. Dzisiaj jako podkładu będę używać, tutaj mam dość sporą odlewkę od Moniki. Jest to odlewka podkładu, a może kremu BB, Misha Imperfect Cover w odcieniu 21, bodajże. I ona ma taki kolor. Jest taki dość chłodny kolor, ale już miałam ten podkład, ten krem BB na twarzy raz i on się bardzo fajnie dopasowuje do kolorytu naszej cery. Troszkę się bałam, że będzie za ciemny, ale on naprawdę bardzo fajnie się z nią wtopił i na pewno zamówię sobie pełnowymiarowe opakowanie, bo naprawdę podobało mi się, jak on wygląda. I za chwilę wam pokażę, jaki on efekt daje. I nakładałam go dłoni, bo taki efekt mi się najbardziej ostatnio podoba. Nie, jak widzicie, cera jest bardzo ładnie wyrównana. Kolor cery jest bardzo ładnie wyrównany. Cera jest bardzo ładnie rozświetlona. Jak widzicie, tutaj nic nam się nie odcina. Naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się efekt, jaki daje właśnie ta Misha. I na pewno sobie zamówię pełnowymiarowe opakowanie. Już mam nawet w koszyku na Minty Shop. Bo nie wiem, czy wiecie, tam właśnie ostatnio pojawiły się one, są dostępne. Naprawdę. Myślałam o tym, żeby zamówić kolorek 19, ale kiedy Monika mi dała właśnie próbkę tego koloru 21, to wydaje mi się, że to jest idealny kolor po prostu dla mnie. I teraz korektor. Korektor, jak już wam pokazywałam, jest to korektor klejący niedoskonałości cery z L'Oreala. Perfect Match. Że nam się tam nie odbija. I on jest w kolorku 1, z tego co pamiętam, tak, 1. I ja go będę używać głównie pod oczy. Sobie zdjęcie to opakowanie. Dzisiaj bardzo fajny, standardowy aplikator. Korektor jest dość żółty. Że to jest bardzo żółty. Dlatego wydaje mi się, że on bardzo fajnie będzie wyglądał właśnie pod oczami. I na cerach, kiedy ktoś ma naprawdę bardzo żółtą cerę, to również na wypryski. I ja sobie również go wklepię, zaaplikuję za pomocą palca. Jak widzicie, on ma naprawdę bardzo fajne krycie. Bardzo fajnie zakrył moje zasinienia pod oczami. Mam nadzieję tylko, że nie będzie się zbierał w zmarszczkach. Okolica jest rozjaśniona, mi się to bardzo podoba. Następnie przypudrujemy całą twarz i okolice pod oczami za pomocą, jak to nazywała fokusowana, perełek Guerlain dla ubogich. Jest to korygujący, rozświetlający puder w kulkach. Star Glow z Vibo. Nie wiem, czy wy cokolwiek zobaczycie, bo to opakowanie jest takie mało YouTube'owe, mało... Wiecie, o co mi chodzi. To są takie kuleczki. I ja go nałożę, jak już wspomniałam, zarówno pod okolice, na okolice pod oczami, jak i na całą twarz. Jak widzicie, teraz naprawdę bardzo fajnie rozświetlona. Mam tylko nadzieję, że ten puder sprawi, że podkład, że ten krem BB będzie nam
po prostu ładnie siedział na tej twarzy przez cały dzień. I mam również nadzieję, że to będzie taki może zamiennik dla tych moich kulek z Malizy. Bo tych kulek z Malizy stacjonarnie niestety nigdzie nie widziałam, widziałam je wyłącznie online. A wiecie, fajnie mieć zawsze coś, co możemy znaleźć na miejscu w razie, gdyby nam tamtych zabrakło. Teraz zajmiemy się... Sprawdzam, czy cera jest, wiecie, sucha. Zajmiemy się konturowaniem. I tutaj mam dwa produkty, ale tutaj jest produkt z Catrice, który wam pokazywałam, on jest na mokro. Także dzisiaj użyjemy... Może zakryję, żeby się nie odbijało. Hollywood Bronzing Glow z W7. I ja tutaj dostałam bronzer, którego Monika po prostu używać nie będzie. A ja jego byłam naprawdę bardzo ciekawa, bo fokusowana również go bardzo zachwalała. Także nim sobie przybrązowimy całą twarz. Ja w ogóle wam pokażę, bo on nie jest... On nie jest 100% matowy. Nie wiem, na ile to kamera odda. Muszę na swatchu. Tutaj. No nie wiem, na ile to kamera odda, ale on nie jest całkowicie matowy. On ma takie satynowe, powiedziałabym, wykończenie. I... Teraz nie mogę otworzyć. I takie nieco złoto... Złoto, srebrne, złote. Drobinki. No nie wiem, na ile to kamera odda. Ale on w każdym razie na pewno nie jest matowy. Ale wiecie, ja jestem za tym, żeby ten bronzer nie był matowy. Bo właśnie teraz na ten okres jesienno-zimowy bardzo fajnie dodać sobie takiego rozświetlenia. Teraz nałożymy róż, który również będzie rozświetlający. I jest to róż Specify Sunshine. Sunshine Goodies Venus Beauty Blush. I to jest w kolorku 010 Sensual Rose. I to jest naprawdę cudowny złoto-różowy rozświetlacz róż. Złoto-różowy róż. I już mam. Wygląda na palcu. I już mi każe na swatchu. On jest po prostu... Mam nadzieję, że ta kamera odda, bo on jest naprawdę miazga. Od pierwszego użycia jestem naprawdę w nim niesamowicie zakochana. I ja go nałożę sobie ściętym pędzelkiem. Myślę, że ten efekt widać. I nie mam jako tako rozświetlacza, ale tutaj z tych resztek użyję również rozświetlacza z tej paletki W7. Możadnego nowego rozświetlacza nie mam, bo niestety nie mogłam złapać w promocji, na promocji tych rozświetlaczy, na które miałam ochotę. Nie było z Lovely, ani nie było z Miss Sporty. Nic, żadnego ciekawego rozświetlacza niestety w Rossmanie nie było. Okej, no to twarz mamy skończoną. To teraz się zajmiemy górną częścią, że tak powiem, twarzy. I zaczniemy może od oczu, bo tutaj będzie nieco więcej zabawy. I dzisiaj użyję tej paletki. Wiecie, tu są włosy moje. Makeup Revolution Fortune Favors the Brave. To jest ta nowa paletka. I tutaj takie cienie. Czy mam pędzelek. I dzisiaj się właśnie tą paletką pobawimy. Może nie będę używać tego dołączonego pędzelka. Pobawię się po prostu swoimi pędzelami. I tutaj też mamy taką karteczkę, przez co będę mogła wam powiedzieć nazwy tych cieni, których używam. I zacznę od cienia 2, który się nazywa Buffer.
I to jest taki... Tutaj ten cień. Taki jasny po prostu brązik. Kakawa z mlekiem. Ojej, jakie one są napigmentowane. Ja go tak, wiecie, wzięłam solidnie. Myślałam, że... A, pewnie nie będą aż tak napigmentowane. A tu proszę. I ja go rozetrę cieniem, który się nazywa Peachy. I to jest tutaj ta brzoskwinka. I wezmę takiego beżu zwykłego po prostu, żeby tą granicę tutaj ładnie wyrównać. Tu była taka mgiełka naprawdę. Tych cieni nie używałam, także to jest pierwszy raz, kiedy ja ich używam. Dlatego mam nadzieję, że ten makijaż w ogóle będzie miał skład i ład. Bo nie zaplanowałam, jaki makijaż dzisiaj dla was wykonam. Może na całą powiekę nałożę tego cienia. Może wam mówię, jak on się nazywa. Pink Diamond. Zaznaczymy zewnętrzny kącik. Przyda się właśnie do makijaży YouTube'owych. Żeby nie musiała, wiecie, patrzeć cały czas w dół. I po prostu ten tutaj. Ten tutaj przepiękny, naprawdę przepiękny cień. Nałożymy wewnętrzny kącik. Płaskim pędzelkiem, żeby wydobyć jego całą pigmentację. O, niesamowite jest. Widzę, że tutaj trochę bronzerem sobie plam narobiłam. Okej. I dolną powiekę zaznaczę tym takim fioletowo-brązowym kolorem. Ja wam powiem, że ja go tylko dotknę. Zobaczcie to. Widzicie to? Kamera nam wariuje. To jest jedno dotknięcie. Aj, aj, aj. Czuję, że jeszcze nie raz zobaczycie tę paletkę w makijażach na moim kanale. Dołożę tego jasnego cienia, którego nakładałam wewnętrzny kącik też na część dolnej powieki. Może nie jest makijaż, który ja noszę na co dzień, ale wiecie, możemy poszaleć i po prostu zwykłym czarnym tutaj cieniem zaznaczę nieco zagęszczę linię rzęs. No okej. Makijaż oka mamy skończony. Jeszcze tylko tusz na rzęsy i tusz to również będzie nowość i jest to tusz z L'Oreal False Lashes Smetterling, po prostu scalp mascara. I ten tusz, on jest czarny, ale on ma bardzo charakterystyczną szczoteczkę. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Widzicie, jaka najśmieszna? Sprawdzimy, czy ona mi się w ogóle sprawdzi. U Moniki się ta maskara nie sprawdzała. I zobaczymy, jak będzie w moim przypadku.
powiem wam tak. Takiego efektu to się nie spodziewałam. Zobaczcie, co ta maskara zrobiła. Widzicie to? Widzicie tą różnicę? No, powiem wam, że efekt sklejonych pajęczych nóżek to nie jest może to, co lubię. Ale jeżeli ktoś taki efekt lubi, już mam nadzieję, że nikt takiego efektu nie lubi, spróbuję. Telefon, przepraszam. Spróbuję to rozczesać jeszcze może jakoś. No powiem wam, że nie bardzo da się cokolwiek z tym zrobić. Nie wiem, na ile to. Kamera odda. No nic, dokończę drugie oko. Tak musimy już zostawić. Ta maskara nabiera za dużo tuszu, mi się wydaje. No. Widzicie to? Powiem wam, że te rzęsy są tak ciężkie. No, efekt nie jest chyba. Chyba nie jest to efekt, który ja lubię. Czuję, że jak zamknę rzęsy oczy, już mam. Zobaczcie, już mam tu poodbijane. Spróbuję to jakoś wytrzeć, ale nie wzięłam niestety patyczków kosmetycznych. Zbiorę na chusteczkę nadmiar trochę tego tuszu. Tuż jest strasznie mokry. Nadal na rzęsach. Okay, nie będę nic już robić, ja to tak zostawię po prostu. Ale czuję, że jak zamknę oczy, to będę miała pandę. Ale znam osobę, moją mamę, którą pozdrawiam, bo na pewno to ogląda, której ten efekt by się podobał, także pewnie ta maskara powędruje właśnie do niej. Teraz zajmijmy się brwiami. Tutaj mam dwa produkty od Moniki. Tutaj jest kredka z Rivardelów, ale to, co mnie bardziej ciekawi, to, co dzisiaj przetestujemy, jest to Deep Eyebrow Gel, czyli po prostu żel do brwi, pomada do brwi może, z Trended Up. To jest coś takiego i to jest w kolorku 030. To możecie dostać w czym? W DM-ie. I tutaj się odkręca, tutaj mamy taki mini pędzelek, którego postaram się dzisiaj użyć. I tutaj jest ta pomada. Spróbujemy. Ja nałożę, jak mówiłam, za pomocą właśnie dołączonego pędzelka. Zobaczymy. Cokolwiek z tego wyjdzie. Wyczyszę nadmiar. No, zobaczcie. Co myślicie? Mi się naprawdę bardzo ten efekt podoba i z chęcią będę tej pomady używać. Naprawdę dla mnie rewelacja. I pozostały nam na koniec oczywiście usta. I do ust mamy kredkę. Jest to kredka z Vibo Nude Lips Crayon coś tam w kolorku 3. To jest 3 Nude Lips. I to jest kredka niestety, chyba, niestety temperowana. Już wam zrobię swatcha. Ale nie wiem, jak ten kolor określić. On jest śliczny, to jest taki, nie wiem, brązo, czerwono, coś. Jaki wiecie. Naprawdę bardzo fajny. Troszkę ma tam podtonów pomarańczowych. Taki naprawdę bardzo fajny jesienny kolor. I go nałożymy.
widzicie? Na ustach ten kolor jeszcze bardziej nabiera tych właśnie pomarańczowych podtonów. No nie mogę patrzeć normalnie na te rzęsy. O Boże, jakie one są sztywne. Nie. Zdecydowanie to nie będzie tuż dla mnie. To jak cały makijaż naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie wygląda, tak niestety ten tusz to nie jest nic dla mnie. My rozpuścimy teraz włosy. No i jak widzicie, makijaż kosmetykami od Moniki mamy skończony. Koniecznie zostawcie mi kciuka w górę, jeżeli takie filmiki Wam się podobają. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów mieliście, lubicie, polecacie. I dajcie mi znać, co myślicie o tej maskarze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.